Dzień dobry kochani, to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Znowu dawno mnie nie było, ale wy macie do mnie anielską cierpliwość i wiem, że na mnie czekacie, zatem jestem i wracam z bardzo takim opóźnionym w czasie czytelniczym podsumowaniem stycznia. A styczeń, moi drodzy, to był dla mnie bardzo dobry miesiąc czytelniczo, bo pokonałam 20 tytułów, zatem zgodzicie się. Dobry wynik. Zostańcie ze mną. Na początku uprzedzam Was, gdybyście słyszeli jakieś dziwne skrzypienie w tle, to nad Londynem właśnie przechodzi huragan i wieje naprawdę niemiłosiernie, a że ja mieszkam w wysokim budynku, to wiecie, to skrzypienie jeszcze bardziej jest słyszalne. Wiecie, to jest brytyjska myśl techniczna i to, jak tutaj się buduje. No niestety. Ale przeżyjemy, prawda? To są takie trochę odgłosy jak na starym okręcie. O, tak można by to było określić. Także są przygody. No ale do brzegu, skoro na okręcie jesteśmy. W tym miesiącu, żeby opowiedzieć Wam o książkach, podzieliłam je na gatunki literackie i do tych gatunków jakby dopasowałam tytuły. Oj, się motam strasznie, no ale żebyśmy, wiecie, mogli przejść przez ten zestaw właśnie w ten sposób, żeby wiedzieć, po jaki gatunek sięgałam najczęściej. Na początek klasyki. Literatura klasyczna. Przeczytałam dwa tytuły z literatury klasycznej i są to najpierw Rozważna i romantyczna Jane Austen. To jest książka, wydaje mi się, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Ja Wam powiem szczerze, że tak porównując Rozważną i romantyczną i Dumę i uprzedzenie, to ja jestem team Duma i uprzedzenie. Chcę jeszcze przeczytać bardzo Emmę i zobaczymy, ale mimo wszystko ja jednak jestem team Duma i uprzedzenie. Aczkolwiek Rozważną i romantyczną wciąż polecam, bo no wiecie, no wszystkie klasyki mają to do siebie, że z jakichś powodów warto po nie sięgać. Tak samo jest i z tą książką. Drugi tytuł z literatury klasycznej, po której sięgnęłam, to Nowe tłumaczenie Ani z Zielonego Wzgórza. Wspominałam już Wam o tej książce w moim vlogu, tym z okazji chińskiego Nowego Roku. I mam tutaj na myśli właśnie An z Zielonych Szczytów. Widzicie, musiałam się zastanowić, nie Ania, tylko An z Zielonych Szczytów. Oczywiście wobec tego nowego tłumaczenia jest mnóstwo kontrowersji. Ja Wam powiem szczerze, że ja do tej książki podeszłam w ten sposób, że o, fajnie sobie przypomnieć tę historię i odkryć ją na nowo i wiecie, jakby tak na nowo rozkochać się w tej rezolutnej i takiej bujającej w obłokach Ani z tą niesamowitą wyobraźnią. No to jest cudowna historia. A czy to tłumaczenie jest potrzebne, to no jakby nikt nikomu nie broni, ale dla mnie ono jest niekonieczne, o, powiedziałabym tak, bo ja lubię tą Anię, lubię Mateusza, lubię Marylę, nieważne, że wiecie, że oni, że Mateusz był Matthew, a nie wiem, a chociażby Małgorzata była Rachel, a tam nieważne, tak? Zostańmy przy tej polskiej wersji i ja mimo wszystko ku niej będę się bardziej skłaniać, aczkolwiek wiecie, jeżeli ta książka ma znaleźć w ten sposób nowych fanów, nowych miłośników, to niech takie tłumaczenia powstają. Kolejna grupa to książki z literatury pięknej i tutaj wpadły aż cztery tytuły i mamy więcej takich gatunków, gdzie właśnie po te cztery tytuły przeczytałam, więc właśnie literatura piękna należy do tej najbardziej licznej grupy. I pierwszy tytuł, który przeczytałam, jest to książka z Waszego polecenia. Lato, gdy mama miała zielone oczy. Tak, dobrze mówię, czekajcie. Tak, Lato, gdy mama miała zielone oczy. Widzicie, to jedna z tych książek, która ma bardzo długi tytuł. Książka jest z jednej strony interesująca. Czyta się to dobrze, czyta się to z zainteresowaniem, może z takim pewnym podekscytowaniem nawet, co tam się wydarzy. A koniec końców, nie wiem, miałam takie wrażenie, że jest to książka nieco niepotrzebna, bo jakby niewiele za sobą niesie. To jest książka o relacji matki i syna głównie, gdzie właśnie chłopak
jest mieszanego pochodzenia. Ojciec bodajże, już teraz widzicie, nie pamiętam, dawno to było, kiedy to czytałam, to była jedna z pierwszych książek, które przeczytałam w styczniu. Ojciec bodajże jest Polakiem, matka chyba Brytyjką. Ten syn chyba, on w jakiś sposób jest niepełnosprawny, ale niepełnosprawny intelektualnie. I ta relacja pomiędzy nimi jest bardzo trudna. Koniec końców matka sobie wymyśla, znaczy ma takie jakby marzenie, że chciałaby wyjechać do Francji i pomieszkać we Francji, a jest to schyłek jej życia, bo kobieta choruje na nowotwór. I gdzieś właśnie jakby buduje się ich relacja, bo oni nigdy zbyt dobrej relacji nie mieli. Ta matka jakby pod koniec życia zaczyna żyć pełnią życia i gdzieś ta relacja pomiędzy nimi właśnie powstaje. Nie jest to zła książka, aczkolwiek, no nie wiem, no nie powaliła mnie na kolana, na pewno. Za to kolejna książka uważam, że jest bardzo dobra, interesująca, aczkolwiek zakończenie jest nieco zbyt poetyckie, że jakby w tej całej przyziemności tej książki oczekiwalibyśmy, polski język, trudny język, właśnie też takiego przyziemnie przedstawionego zakończenia. Jakby wszyscy rozumiemy, o co w tym zakończeniu chodzi, w tej metaforze, ale jakby ta książka na kartach absolutnie poetycka nie jest. Mam na myśli książkę pod tytułem Wrony. Wydaje mi się, że ona jest ostatnio dość popularna. Mi się wyświetliła, powiem wam szczerze, na BookBeacie audiobook i odsłuchałam na raz i byłam poruszona tą książką. To jest niby z pozoru normalna, kochająca się rodzina, w której niczego nie brakuje. Dwoje pracujących rodziców, dwie córki i jakby główną bohaterką książki jest Basia, czyli najmłodsze dziecko rodziny. I ta pozornie normalna rodzina niestety takowa nie jest. Matka w swojej młodszej córce widzi tylko wszystko, co złe, starsza zaś jest chodzącym ideałem. Wszystko jej się należy, jest najlepsza, no jest wzorem do naśladowania dla małej Basi, a Basia tylko bałagani, broi, nie słucha i wiecie co, nie tylko złego. A ojciec z drugiej strony ma dość ciężką rękę. No i ta dziewczynka, ta mała nasza Basia, stara się uciec w świat sztuki, bo jest niezwykle utalentowana właśnie plastycznie. Spotyka na swojej drodze mądrych nauczycieli, którzy gdzieś tam potrafią nią pokierować, a z drugiej strony dostrzegają też problem w jej domu i próbują, starają się zareagować, aczkolwiek wiecie, matka jest nieziemsko oburzona, że jak to, że przecież wszystko w porządku i tak dalej, i tak dalej. Warto po tę książkę sięgnąć. To jest książka, można by było powiedzieć, o podobnym ciężarze jak chociażby, nie wiem, Bez matek czy Bireczek, ale właśnie bardziej skupia się ku takiej zdrowej, niezdrowej rodzinie, o, powiedzmy tak. Warto sięgnąć i gorąco tę książkę polecam. Kolejna książka to Dorośli, Mario B. I ja wam powiem szczerze, że ja do dorosłych wróciłam. Ja już kiedyś tę książkę czytałam, wówczas jakby nie zrobiła na mnie jakiegoś porażającego wrażenia, aczkolwiek drugie podejście było znacznie ważniejsze dla mnie, mogłabym powiedzieć. Tak. Wydaje mi się, że to dobre słowo. To jest książka wydawnictwa Pauza, w związku z tym jest to książka krótka, bo takowe zwykle są książki Pauzy, ale książki, które przede wszystkim skupiają się na emocjach, uczuciach i o tym mówią najbardziej. I ten powrót był dla mnie ważny i dobry. Kolejny tytuł z literatury pięknej to są Migracje. Książka, którą w wersji papierowej mam w Polsce, a teraz właśnie sięgnęłam po
wersję elektroniczną, bo właśnie jakby do tej wersji papierowej jeszcze nie miałam czasu usiąść. I to jest książka wpisująca się w ten nurt literatury ekologicznej, gdzie znajdujemy się nieco w przyszłości, jakby giną warunki, giną różne gatunki ptaków, zwierząt, i to jest opowieść o kobiecie, która rusza śladem jakiegoś już praktycznie ginącego gatunku ptaków, który nie ma żadnej szansy na przetrwanie, i ta kobieta rusza ich śladem. To jest interesująca książka, która właśnie stanowi o jakby stanie człowieczeństwa, o tym, jak my do świata, do ekologii, do środowiska w ogóle podchodzimy. Naprawdę warto tej książce się przyjrzeć. Ja jakby w tym takim nurcie mam więcej książek do przeczytania, bo mam do przeczytania Wegetariankę, mam do przeczytania Listowieść, także jakby jestem przygotowana, tylko jakby muszę sobie wreszcie zapakować paczkę, znaczy poprosić moją przyjaciółkę w Polsce, żeby tę paczkę mi zapakowała i do mnie przesłała, żebym mogła na tych książkach się skupić. Przechodząc do literatury faktu, znowu mamy 4 książki, w tym książki bardzo dobre, dobre i no właśnie. Książka, o której przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, to książka pod tytułem Głód. Jest to taki pewien zapis doświadczeń. O, można tak powiedzieć, że to jest taki memuar. To jest opowieść kobiety, która, czarnoskórej kobiety, która gdzieś tam w swoim bardzo młodych latach została zgwałcona. I ten gwałt doprowadził do tego, że ona postanowiła się schować w samej sobie, żeby zamknąć się przed światem właśnie w ten sposób, i zaczęła się objadać, doprowadzając się naprawdę do takiego granicznego już stanu, gdzie no ta jej otyłość jest po prostu olbrzymia. I to, jak ta kobieta o tej swojej ucieczce w otyłość opowiada, jest bardzo poruszające. Naprawdę warto po tę książkę sięgnąć, bo daje bardzo dużo do myślenia. Kolejna książka, po którą sięgnęłam tak naprawdę po raz kolejny, bo kiedyś próbowałam, utknęłam, nie wytrwałam i teraz do niej wróciłam. Mam ją na półce, jakby nie przynosiłam żadnych książek, które mam fizycznie, bo w większości właśnie albo słuchałam audiobooków lub czytałam e-booki, w związku z tym wkleję Wam okładkę. Jest to Człowiek o 24 twarzach. Ja mam jeszcze to stare wydanie, teraz wyszło wznowienie. I to jest historia Billy'ego Milligana, który miał rozszczepioną osobowość aż na 24 różne osoby, 24 różne charaktery. I powiem Wam szczerze, że ta książka jest bardzo ciężka, bardzo taka męcząca intelektualnie, nie wiem, nerwowo wykańczająca, to jak ten człowiek, wiecie, sam w sobie się kłócił tak naprawdę, gdzie tylko osoby z jego najbliższego otoczenia, kiedy on przebywał w więzieniu, były w stanie rozpoznać, która osoba automatycznie się przejawia, gdzie właśnie on był świadom tego, że w nim mieszka tych kilkadziesiąt charakterów i to, jak to się wszystko odbywało, no bardzo poruszające, wiecie, to ja nie wiem, kiedyś jak ktoś oglądał, nie wiem, książki o jakichkolwiek egzorcyzmach, gdzie były te takie historie opętania, to coś jest na rzeczy, tak? Ja wiem, że nie można tego łączyć, bo to są jakby dwie różne sprawy. Z drugiej strony też w dużej mierze to wynika z tego, jakie kto ma podejście do religii w ogóle, ale właśnie to, jak te jego osoby, te jego personalizacje mieszkające w nim ze sobą się komunikowały, kiedy on przedstawiał siebie, jak zmieniał się jego wyraz twarzy, kim on w danym momencie był, to jest po prostu niesamowite i bardzo poruszające. Również warto się z tą książką zapoznać, aczkolwiek radzę Wam ją sobie dozować, bo ona może naprawdę przygnieść.
Kolejna książka, bardzo znana, wydaje mi się, też tak mam. Jest to też taka historia, którą ja, wiecie, chwyciłam na raz, tak? W jeden wieczór sobie włączyłam i raz, dwa było po książce, bo no, ja słucham audiobooków na przyspieszeniu 2.0, w związku z tym, wiecie, no, jakby każda książka, dzielimy ją na dwa i już jest zrobiona. I to jest historia o kobietach, to jest taki zbiór anegdot o kobietach i każda z nas w tej książce znajdzie siebie, moim zdaniem, z naszymi takimi niedoskonałościami właśnie, nie kobiety perfekcyjnej, to nie jest obraz kobiety perfekcyjnej właśnie, a takiej kobiety codziennej, trochę zagubionej, zagonionej, niedoskonałej, a właśnie, że przypominające nam o tym, że nieważne, czy znaczy nieważne, to w ogóle nie jest ważne, żebyśmy były doskonałe, ale żebyśmy były wystarczające, o, i żebyśmy potrafiły to w sobie dostrzec. Ja tę książkę bardzo polecam, bo to jest szybka lektura, a taka ważna lektura, moim zdaniem, także warto spojrzeć. Jeszcze jeden reportaż, który... No właśnie, to nie jest reportaż, to jest autobiografia. Jest to książka pod tytułem, czekajcie, Beata Gorąca Krew. Włączyłam audiobook i o mój Boże. Znaczy, pamiętacie, jak opowiadałam wam o książce Magdy Gessler? O, to można wrzucić do tego samego koszyczka. Taka totalna megalomania, tak? Ja i moja doskonałość, ja i moja niepowtarzalność, ja i mój talent. A z drugiej strony może to jest właśnie recepta na sukces, może właśnie taką trzeba być, a nie, wiecie, skromną, umniejszającą swoim zaletom i tak dalej, i tak dalej. Może właśnie to od Magdy Gessler czy Beaty Kozidrak powinnyśmy się uczyć, jak postrzegać siebie. Ale powiem wam szczerze, że strasznie męczyło mnie to, że ten audiobook był czytany właśnie przez samą Beatę Kozidrak, która czasami nam śpiewała w tym audiobooku, bo wiecie, jak były cytaty z jej piosenek, to ona głównie starała się je śpiewać. No, także. Nie, nie warto, moi drodzy. Nie warto. To jest chyba tylko coś dla koneserów. Dla fanów Beaty Kozidrak, ale wiecie, no ja fanką Beaty Kozidrak absolutnie nie jestem, ale to jest taki sam jakby wór, no może trochę przeginam z tym, że taki sam wór, jak ja mam ostatnio ochotę przeczytać tą książkę Królowej Życia. Ja nie widziałam żadnego odcinka Królowej Życia, wiecie, ja tu nie mam polskiej telewizji, w związku z tym to do mnie nie dociera, ale no nie wiem, no przeczytałabym to, tak? Ja wiem, że to jest bardzo marne literacko i w ogóle marne, aczkolwiek no jestem ciekawa, tak? Dajcie znać, jeżeli czytaliście Królową Życia. Czas na literaturę obyczajową i znowu mamy cztery tytuły, w związku z tym, no, ta najliczniejsza grupa. I najpierw z literatury obyczajowej pojawia się tytuł, który przeczytałam jako pierwszy w styczniu. To była moja pierwsza książka stycznia i są to Rywalki. Sięgnęłam po tą książkę, dlatego że polecała ją Magda Witkiewicz. Na okładce jest tam, wiecie, jej zachęcajka. I to jest książka, która opowiada o losach dwóch kobiet, które się przeplatały ze względu na mężczyznę ich życia. Mam na myśli tutaj Marię Callas i Jackie Kennedy. No i oczywiście tym mężczyzną jest pan Onassis. Książka jest... Wiadomo, że to jest historia fabularyzowana, tak? Pewnie jest tam bardzo dużo wyobraźni autorki. Aczkolwiek no, czyta się to świetnie, tak? To bogactwo, ten przepych, to szaleństwo, tak? Jakby nam się wydawało, że o, to tylko nasze czasy są takie szalone. Nie, 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 nie. Ludzie, wiecie, w latach 60. też się świetnie bawili, tak? Także no, ja bardzo tę książkę polecam. To jest dla mnie trochę tak, jakby się czytało Siedmiu mężów Evelyn Hugo. No, to jest właśnie to taki sam klimat. Także naprawdę Rywalki warto przeczytać.
Kolejna książka to książka, którą przeczytałam w dniu premiery. Złapałam, przeczytałam i stwierdziłam, wow, ale fajna. Jest to na pewno najlepsza powieść autorki. Mam na myśli tutaj Sylwię Trojanowską i jej powieść pod tytułem Łabędź. I tylko jak wiecie, skończyłam tę książkę, to napisałam do Sylwii: Sylwia, kiedy będzie drugi tom? Bo ja już chcę, bo rzeczywiście zakończenie jest otwarte i książka będzie kontynuowana. W ogóle Sylwia przeszła do wydawnictwa Marginesy i Marginesy zrobiły przepiękną okładkę. Ja nie wiem, dla mnie ta książka no, zachwyca swoim wyglądem i to jest taka okładka, wiecie, która ciągnie moją rękę w księgarni, tak? No nie mam tej książki fizycznie, no, bo umówmy się, w Polsce ostatnio byłam 2 lata temu, no ale pandemia robi swoje. Mam mamę tutaj, w związku z tym jakby też nie mam takiej dzikiej potrzeby wyjazdu do Polski. No ale wybiorę się już niedługo, mam nadzieję. Łabędź to jest historia na pewno mocno inspirowana książką Słowik Kristin Hanna. I powiem tak, o, Łabędź jest o wiele lepiej osadzony w realiach wojny, historii wojny. Wiecie, no my Polacy wojny rozumiemy znacznie lepiej niż mają o niej pojęcie Amerykanie, tak? Stąd ta jakby olbrzymia różnica, bo Słowik, pomimo tego, że jest dobrą historią, to historycznie jest bardzo słaby. No a Łabędź właśnie jest książką dobrą pod każdym względem i ja gorąco ją polecam. Kolejna książka to powieść pod tytułem Influencerka. I powiem Wam tak, ta książka świetnie opowiada o życiu influencera, o jego warach, przywarach, zaletach, wadach, ale opowiada też o kłamstwie. Przede wszystkim o kłamstwie i o tym, jak to ludzie potrafią podążać za tym kreowaniem rzeczywistości i ślepo w niego wierzyć i jakby też nie myśląc o konsekwencjach i o tym, że właśnie to, co pokazują social media, to jest kreacja. To jest kreacja rzeczywistości, a nie rzeczywistość. Dobra książka ku takiemu właśnie przemyśleniu i przestrodze. Także uważam, że to jest dobrze spędzony czas z lekturą. No i jeszcze jedna książka, która mi osobiście się podobała, a za sympatię do której dostałam trochę po łbie od kogoś tam z komentujących, ale no nieważne, tak? No, na tym polega piękno literatury, że możemy ją postrzegać w różnoraki sposób. Bo opowiadałam o niej już we vlogu. Jest to książka pod tytułem Gujcio. Książka, która moim zdaniem ma fatalną okładkę. Okazuje się, że to jest oryginalna okładka zaadaptowana na polski rynek, a oryginalny tytuł to Ganko, czyli wujek gej. I to jest historia, gdzie właśnie mężczyzna na jakiś czas przyjmuje opiekę nad swoimi bratankami, bo umiera jego najlepsza przyjaciółka, matka tych dzieci, a zarazem żona jego brata, który sobie chwilowo z życiem nie radzi. I kto kim się tutaj opiekuje, kto kogo uczy życia i kto kogo bardziej potrzebuje, to właśnie o tym jest ta książka. Mi się bardzo podobała i właśnie kreacja tego gujcia podobała się mi pod tym względem, że tak jak ja postrzegam, nie wiem, środowisko gejowskie na przestrzeni tych wszystkich mężczyzn, których znam, to oni bardzo często mają właśnie taką charakterystyczną cechę, że lubią przerysowywać rzeczywistość w taki dowcipny sposób, oczywiście z przymrużeniem oka, wiecie, z takiej zabawy formułą, tak? I to ta książka też robi. Taki właśnie jest ten Gujcio. I no nie wiem, no bawiła mnie, a wzruszała jednocześnie. I kolejna grupa z 4 tytułami to romanse. Zarówno w styczniu, jak i w lutym mam jakąś taką potrzebę, wiecie, takich niewymagających książek, takie czytadełko do poduszki, które pomaga mi odpocząć i zapomnieć o rzeczywistości, a czasami tylko z niedowierzaniem przewrócić oczami, no bo umówmy się, ciężko jest znaleźć dobry współczesny romans. One zwykle są bardzo takie średniej jakości, bardzo powtarzalne i gdzieś z takim olbrzymim dążeniem bardziej od romansu do erotyka. No i takie również były te książki, po które sięgnęłam, no ale chyba taki znak
czasów. Jakie tytuły przeczytałam, już Wam mówię. Najpierw zbiór opowiadań, Miłość w prezencie z Wideografu. Czytałam ze względu na Magdę Witkiewicz. No, zaskoczenie, prawda? Opowiadanie Magdy bardzo się wyłamuje z tej książki. Ono jest inne. Ono opowiada o przyjaźni również, o miłości w rodzinie. Opowiada też o tym, że staruszkowie mogą być bardzo młodzi duchem i z tego życia korzystać pełnymi garściami. I tylko opowiadanie mówi też o tym, że musimy słuchać starszych i korzystać z ich doświadczenia, bo to ich doświadczenie może nas bardzo wiele nauczyć. Pozostałe opowiadania no niekoniecznie mi się podobały, aczkolwiek opowiadanie Magdy z całego serca Wam polecam. Kolejna powieść to Wikiland. I moi drodzy, nie dla mnie, musiałam zerknąć. Widzicie, te książki są tak mało charakterystyczne, że człowiek zapomina. Nie dla mnie. Któż jest nie dla mnie? Otóż młodszy mężczyzna. Mamy tutaj kobietę, która bodajże została zdradzona przez męża po latach małżeństwa, no i zostaje sama. Koleżanka namawia ją na założenie konta na portalu randkowym, gdzie poznaje dużo młodszego, aczkolwiek niesamowicie seksownego młodszego mężczyznę. Niedługo się okazuje, że jest to chłopak, który jest znajomym jej syna, bo niegdyś spotykali się co roku na wakacjach, bo obok siebie mieli domki letniskowe. No i oczywiście mamy tutaj taką bitwę wewnętrzną, że to nie przystoi, żebym była z młodszym mężczyzną. No oczywiście ów młodszy mężczyzna jest niesamowicie odpowiedzialny, bogaty, pięknie zbudowany i co nie tylko. I ja mam wrażenie, że to jest taka charakterystyka książek Wikiland, że mamy tutaj kobietę, która jest oczywiście bardzo dobra, nieco zagubiona i ten mężczyzna, który pomimo tego, że jest zwykle młody, jest trochę takim buntownikiem, oczywiście niebywale pięknym, seksownym i co nie tylko, to zawsze musi być bogaty i musi skrywać w sobie jakąś taką mroczną tajemnicę i niesamowicie kochać dzieci, być taki opiekuńczy, dobry i no co nie tylko. To zawsze ten motyw się pojawia i będzie tylko ten motyw umieszczony jakby w innej grupie zawodowej, o, można byłoby tak powiedzieć. Aczkolwiek no, dla wielbicieli gatunku można przeczytać, bo one nie są jeszcze tak bardzo żenujące, o, powiedziałabym tak. Kolejna książka to Ty i cała reszta. Ta historia, czekajcie, ja mam tę książkę, to jest właśnie ta książka. I powiem Wam szczerze, że kiedy jakby wyraziłam chęć przeczytania tej książki i jej zrecenzowania, to ja się spodziewałam książki obyczajowej, a to jest nie tyle obyczaj, co właśnie erotyk. Romans i erotyk, gdzie właśnie tych scen erotycznych jest bardzo dużo i powiedzcie, no nie spodziewacie się czegoś takiego. Dla mnie to jest taka książka, którą ja bym spokojnie pozwoliła nastolatkom czytać, a potem ząk, tak? No nie, żeby tam, wiecie, nastolatki nie wiedziały, co to seks, bo wiedzą i to bardzo dobrze, ale jakby uważam, że niekoniecznie trzeba czytać, bo to że niekoniecznie trzeba czytać erotyki, bo to może bardzo wypaczyć sposób myślenia i wyobrażenia. No ale mamy tutaj dziewczynę, która jest recenzentką wydarzeń muzycznych, pracuje dla jakiegoś portalu internetowego, przy czym ona tylko pisze, bo ma zespół Tourette'a i jest niesamowicie nieśmiałą osobą w ogóle. Ona, wiecie, się chowa, nikt nie wie, kim ona jest. Ona jest, wiecie, niesamowicie popularną postacią bez twarzy. I żeby przełamać tą swoją nieśmiałość, wynajmuje sobie biuro w takiej przestrzeni kreatywnej i tamże poznaje baristę, który właśnie pracuje w kawiarni na dole. Od początku pomiędzy nimi budzi się jakaś taki rodzaj więzi, zainteresowania. Ona oczywiście przed tym ucieka, bo ona się boi ludzi i trwoni od ludzi, a chłopak jest aspirującym aktorem, no bo któż by inny, nie? Jeżeli nie aktor, który dorabia sobie jako barista, jakież to przewidujące
Przewidywalne, Boże, co ja gadam, przewidywalne. No i gdzieś tam powoli pomiędzy nimi budzi się uczucie. On jej pomaga przełamać strach przed ludźmi, społeczeństwem, kamerą, bo ona ma właśnie debiutować wkrótce jako youtuberka, bo tego od niej wymagają w tym portalu internetowym. No i oczywiście pełny erotyzmu związek. No, to tyle powiem wam o tej książce. Rozczarowała mnie. O, nie powiem, że to jest złe, ale jakby jest bardzo mylące, tak? Nie tego oczekiwałam, a co innego dostałam. Powiem tyle. Następna książka to Twój Carter Whitney G. Ja wam kiedyś już mówiłam o tym, bo ja sobie robiłam takie porównanie polskich erotyków do typowo erotycznej literatury, jaką zwykle pisała Whitney G. No a teraz Twój Carter to jest coś zupełnie innego. Ona właśnie idzie w stronę obyczaju bardziej. No i tutaj mamy taką relację od hate przez friendship to relationship. No i mamy tutaj parę, która zna się od dzieciństwa, w szkole sobie bardzo dokuczali, nienawidzili się wręcz, później ta nienawiść przerodziła się w przyjaźń, taką wiecie, przyjaźń do lat studenckich, gdzież później, nie wiem, ich przyjaciele się dziwili, że jak to oni nie są razem, przecież tworzą taką piękną parę. No i oni, wiecie, stają oczywiście przed wyborem, czy warto poświęcić przyjaźń dla romansu, a może to będzie miłość, no i wiadomo, nie? No, także Twój Carter jest zupełnie inna odsłona Whitney G., aczkolwiek taka dla bardzo młodych dorosłych, o. Bardzo młodych dorosłych, z taką naiwnością, lekkością, ale no tam można przeczytać. Takie czytadełko na plaży, o, powiem tak. No i jeszcze dwie książki, dwa thrillery. Pierwszy thriller to książka pod tytułem Idealna randka. Ta idealna randka jakoś tak wyświetliła mi się w proponowanych po tym, jak przeczytałam tę książkę Vicky Land o tej kobiecie, która wiecie, tam sobie znalazła tego młodszego chłopaka na portalu randkowym. I ta idealna randka właśnie zaczyna się nieco podobnie, bo mamy parę, która poznaje się w aplikacji randkowej, on jest tym panem idealnym, ona jest pracowniczką socjalną, no i okazuje się później, że ten facet no, jest nieco opętany, nieco. Na punkcie swoich partnerek, bo to nie pierwszy raz. Książka trzyma w napięciu, warto ją przeczytać, bo no, tam mamy taki pewną taką dozę drżenia na plecach, ale jakoś tak, nie wiem, ostatnio wpadłam w taki jakiś zaczarowany świat książek w tej samej tematyce, no i jeszcze teraz ten serial, nie serial, tylko film dokumentalny na Netflixie o tym oszuście z Tindera. Obejrzałam wczoraj i jakoś tak, ja pierdzielę. Znaczy, z jednej strony człowiek nie może w to uwierzyć, że facetowi tyle rzeczy uchodzi płazem, a z drugiej strony, że zdarzają się tak naiwne kobiety, które wchodzą, wiecie, w taką bajkę i bez zastanowienia dają kasę kolesiowi, który ma wszystko, tak? No kobity, no nie bądźcie naiwne, no. Ale no, jak ktoś bardzo chce uwierzyć w swoją bajkę, to no to niestety się tak zdarza. Także idealna randka może być, aczkolwiek obejrzyjcie Oszusta z Tindera, będziecie miały więcej do myślenia po tym filmie niż po tej książce. I ostatnia książka to był dla mnie Powrót. Do tytułu tym razem przesłuchałam audiobooka w całości. Mam na myśli tutaj Wizjer Magdy Witkiewicz w wykonaniu Marii Dębskiej. No, ta książka jest niezmiennie świetna, potrzebna i bardzo bym chciała, żeby Magda napisała kontynuację i mam nadzieję, że to zrobi. Byłabym bardzo, bardzo ucieszona, bo żyjemy w świecie technologii. Bardzo często, pomimo tego, że jesteśmy ostrożni, dajemy się
wkręcić w jakieś, nie wiem, ataki hakerskie, jakieś wirusy nam się zaprzątają, bo nie byliśmy wystarczająco ostrożni. Ja o tym właśnie jest ta książka i warto o niej pamiętać i do niej sięgnąć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I jak tak patrzę, to już są wszystkie książki stycznia. No sporo ich było, zgodzicie się. Film i tak wyjdzie obrzydliwie długi, no ale tak to już jest, jak się przeczyta 20 tytułów i nie za bardzo się hamuje, żeby mówić o nich krótko. Starałam się unikać opowiadania dużo o fabule, żebyście wiedzieli tylko, że warto i mniej więcej o czym jest. No bo co wam będę wszystko zdradzać, prawda? Dajcie mi koniecznie znać, co wyczytaliście ostatnio, na co warto zwrócić uwagę. Ja chętnie z tych waszych poleceń korzystam, bo no jakby uważam, że one są bardzo potrzebne i warte uwagi. A i przy okazji, jeżeli macie książki, których absolutnie nie warto czytać, to też mi o nich powiedzcie, żebym wiedziała, wiecie, czego unikać, tudzież powiedzieć sprawdzam. Wiecie, co mam na myśli. Dobra, życzę wam wszystkiego najlepszego, bądźcie zdrowi, przy tej wichurze nie dajcie się porwać. Koniecznie, jeżeli odcinek wam się podobał, kciuki w górę. Jeżeli chcecie kupić którąś z tych książek, to link do taniej książki znajdziecie u mnie pod filmem, no bo jest to link afiliacyjny, zatem co nieco może też wpaść do mojej skrzyneczki na kasę, a dla was cena się nie zmienia i mogę czytać dla was więcej książek. To tyle. Kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!